Uroczyste odsłonięcie popiersia Aleksandry Piłsudskiej odbyło się w piątek w Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach. Pochodząca z Suwałk bojowniczka o wolność i niepodległość jest patronem szkoły. Uchwałą Sejmu była jedną z patronek 2023 roku. Z tej okazji w mieście odbyły się uroczyste obchody. Szkoła doczekała się muralu prezentującego Suwalczankę w towarzystwie męża Józefa Piłsudskiego. Teraz absolwenci szkoły wspólnie z Polskim Towarzystwem Numizmatycznym ufundowali popiersie patronki. W piątek odbyło się uroczyste odsłonięcie połączone ze ślubowaniem klas pierwszych. Głos do zebranych zabrali m.in. Ewa Brzozowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach, Stanisław Łobocz z Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz Roman Rynkowski, zastępca prezydenta miasta. To ważne, abyśmy pamiętali o bohaterach tamtego okresu, którzy mimo aresztowań i represji byli w stanie uchronić narodową tożsamość, a następnie przekazać ją kolejnym pokoleniom. Bohaterką tamtych czasów była patronka naszej szkoły, Aleksandra Piłsudska. Szanowne dzieciaki, no dzieci to jest, tutaj są, no ale jest i młodzież, no życzyłbym wam, byście w tej szkole się rozwijali, byście z tej patronki Aleksandry Piłsudskiej jak najwięcej czerpali, byście takimi obywatelami, jak ona była i wy byli. Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję. Szkoła Podstawowa nr 2 w tym roku obchodzi 105-lecie istnienia. To jest najstarsza szkoła w mieście i gratuluję uczniom, i dzisiaj będzie też pasowanie uczniów klas pierwszych, gratuluję wam, że w takiej znamienitej szkole możecie się uczyć. Urodzona w Suwałkach druga żona Józefa Piłsudskiego, marszałka Polski, była osobą nietuzinkową. Była działaczką niepodległościową, służyła w Legionach Polskich, została odznaczona orderem Virtuti Militari, kierowała legionowymi kurierkami, działała w konspiracji na terenie okupacji pruskiej, przechowując broń i przewożąc literaturę.